Markiewka, studenci Rzeczpospolitej. Kilka lat temu, gdy dyskutowano kandydaturę pani poseł właśnie na marszałka Sejmu, podnoszono taki kontrargument w postaci słów pani syna Michała Nowickiego o wymordowaniu przez Sowietów 20 tysięcy członków naszej elity w Katyniu. I wtedy on wypowiedział takie bulwersujące słowa o darmozjadach z Katynia i że to było dość słuszne. Te bulwersujące słowa później były podnoszone właśnie w dyskusji publicznej, między innymi przez pana posła Niesiołowskiego i Giżyńskiego. I ja mam takie pytanie do pani, bo wiadomo, że w tej wypowiedzi było w dość taki jasny sposób pokazywane i dawanie do zrozumienia, wychwalanie łamania konwencji haskiej, wychwalanie także totalitaryzmu oraz ludobójstwa. Jak pani się odniesie do tych słów pani syna? Ja nie zadaję tego pytania jako uderzenie w panią, jako coś osobistego, tylko po prostu, żeby pani się odniosła do tych słów. Jak to jest możliwe w Polsce, która tak wiele wycierpiała od Sowietów, żeby ktoś wypowiadał takie słowa? Proszę pana, w sprawie mojej rodziny mam tylko tyle do powiedzenia. Bardzo kocham swoją rodzinę i wszystkim państwu życzę tego, żebyście mieli tak dobre relacje w swojej rodzinie. Dziękuję bardzo. W tym względzie? Ale moje pytanie... Totalitaryzmu to jest łamanie prawa. Zbrodniczego ustroju komunistycznego też. Ale ja rozumiem, że to był komentarz. Tak, to była odpowiedź na pytanie. Proponuję pytanie... Ale tyle, moje pytanie tyle. Nie miało na celu usprawiedliwianie, tylko żeby pani się odniosła do wypowiedzi pani syna. Ja rozumiem, że pani poseł nic nie doda. Pytanie spoza studia.